Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Możemy chyba zaczynać. Dzisiaj w Wywiadowcy podcast pisarz, dziennikarz Piotr Pytlakowski i jego najnowsza książka Ich matki, nasi ojcowie. Książka bardzo smutna, trochę przerażająca, bardzo ciekawa. Generalnie jest to książka, która zajmuje się dziećmi, które urodziły się tuż przed wojną, w trakcie wojny albo tuż po wojnie. I były to dzieci niemieckie, które nie zawsze były, a właściwie nigdy nie były dobrze traktowane, jak ta wojna się skończyła. Chodzi też o dzieci Mazurów, Kaszubów, Ślązaków, czyli tych, którzy nie do końca potrafili sobie odpowiedzieć na pytanie, kim są w tej nowej Polsce. Ale my wiemy, kim jest Piotr Pytlakowski. To znakomity autor, znakomity pisarz, nasz przyjaciel, którego twórczość bardzo cenimy. Ta książka jest świetna, ale będziemy rozmawiali również o następnej książce, którą planuje Piotr, o biatlonie i o innych różnych ciekawych, rodzinnych jego historiach. Będzie też wesoło. Będzie też wesoło, ale nie zawsze. Zapraszamy. Wywiadowcy podcast. Słuchaj, tę rozmowę właściwie musimy zacząć od przeprosin. No. Bo ty powinieneś być pierwszym gościem tego podcastu. I bardzo nawet, przepraszamy, tak. Bardzo cię przepraszamy. Nawet był taki pomysł, ale raz nie chcieliśmy na tobie tutaj testować tych urządzeń nowych, a dwa, trochę pandemia pokrzyżowała nam szyki i spotykamy się teraz. A powinieneś być pierwszy, bo we dwóch nasz duet z tobą zrobił pierwszy, zrobiliśmy pierwszy wywiad z tobą. Niemożliwe, że to był pierwszy. To był nasz pierwszy wywiad wspólny. Wy mi to wspieracie kolejny raz, to jest prawda, ale to nie mógł być pierwszy, bo byliście bardzo doświadczeni w zadawaniu pytań. Ale byliśmy doświadczeni i działaliśmy do tej pory oddzielnie, ale jako duet rozdziewiczyłeś nas ty. To prawda? Tak, ja właściwie chciałem powiedzieć, że byłeś ojcem chrzestnym naszego duetu, ale to, że nas rozdziewiczyłeś, nie, brzmi dużo lepiej. Był Marcin Meller, on wtedy zapowiadając wasze odwiedziny, powiedział, że przyjdzie dwóch bardzo fajnych chłopaków, świetne wywiady robią. To nie był debiut. Ale skłamał, bo... Ale zmieniliśmy bardzo może nie klubowe. Skłamał, ale trochę podkoloryzował. Podkolorizował, on ma bo ja robiłem wywiady wcześniej sam. Łukasz też robił wywiady, ale nie ze mną. I też dla Playboya. Tak, ale razem wcześniej nie pracowaliśmy, więc to było nasze... Pierwsza wspólna praca w 2004 roku, 16 lat temu, byliśmy u ciebie w redakcji Polityki i co było w październiku, w listopadzie? To był listopad i padał wielki śnieg, pamiętam. Bo no, to 20... były takie listopady. Tak, 20 minut odśnieżałem samochód po tej rozmowie. I nagrywaliśmy rozmowę na magnetofon kasetowy. Tak? To była nasza pierwsza rozmowa, a już drugą, nie pamiętam niestety z kim robiliśmy. Już ty przyszedłeś z dyktafonem cyfrowym, więc zakończyliśmy również z taśmą przygodę z tobą. Na taśmie jeszcze rozmawialiśmy, nagrywaliśmy to na taśmę, wyobrażasz sobie. Dokładnie 16 lat. Dyktafony kasetowe miały pewne minusy. Czasem wydawało ci się, że nagrywają, a nie nagrywały. I tak właśnie jak nagrałem rozmowę z prezesem NIK-u, Lechem Kaczyńskim. To była rozmowa, która w ostatniej chwili była robiona, miała wejść już do numeru, który wychodził w poniedziałek, to był przegląd tygodniowy. A ja ją robiłem w piątek wieczorem. Nie pamiętam, co jakiś powód był. Nic mi się nie nagrało. A on żądał autoryzacji. Z pamięci. Z pamięci, bardziej z głowy. Znaczy, pytania znałem, odpowiedzi nie byłem w stanie słuchać wtedy. Mówił za wiele dosyć, jak to prezes. I napisałem odpowiedzi tak, jak wydawało mi się, że powinny brzmieć, żeby było fajnie, dobrze i wyjaśniało wszystkie konteksty. No i ze strachem wysłałem mu do autoryzacji, ani przecinka nie zmienił. Też mu się podobało. Czyli ty byłeś jedną z pierwszych osób, która zrobiła to, co potem było bardzo popularne, czyli dziennikarze przeprowadzający rozmowy z gwiazdami, z którymi się nie spotkali. Ty to... zacząłeś tę modę. No, spotkał się, ale... Znaczy, ja się tak. Spotkałem, natomiast bez znaczenia było, co mówi ofiara. To tutaj tak nie będzie, bo wszystko
Wszystko idzie, słuchaj. Nie wiem, podejrzewam, że jesteście w stanie wszystko tam pomontować, przemontować. Może się też nie nagrać, ale na razie się nagrywa, więc... My jesteśmy jak zwykle na dwa baty. Zawsze. Dwa urządzenia leżą i rejestrują. Kolejne nasze spotkanie było 3 lata temu, czyli po 12 latach. Znowu wywiad dla Playboya. I wtedy powiedziałeś, że zawdzięczasz nam naszą powieść, swoją powieść. To było bardzo miłe. Tak. I pytanie, a my z kolei powiedzieliśmy, że skoro tak, to życzymy ekranizacji. I czy są jakieś przymiarki do zekranizowania wspomnień konduktora wagonów sypialnych? Nic o tym nie wiem, nie, nikt się do mnie nie zgłosił. Jeden kolega, operator filmowy, nie reżyser, ani nie scenarzysta, powiedział, że chętnie by się przymierzył do tego, ale ma głowę zajętą teraz czym innym, bo został postrzelony na planie filmu reklamowego Patryka Wegi. Pamiętacie taką historię? A to słynna historia. No, to jakoś z helikoptera został postrzelony? Tak, helikopter nadleciał za blisko. Snajper, prawdziwy snajper, który tam siedział w helikopterze, powinien mieć ślepaki, a miał ostry nabój. Trafił go w udo. Ledwo chłopak przeżył. No i cały czas rehabilitacja. Bo... A to już parę lat temu. To dobrze, że w udo. Znaczy w udo to jest właśnie strzał bardzo groźny, bo... Dużo krwi. Dużo krwi. Tak, tak, tak. Groziło mu wykrwawienie się. To Petro Aleksowski. Bardzo dobry fotograf, który w tym czasie robił własny film dokumentalny o weteranach z Afganistanu. I właśnie osoba, które wróciły jako okaleczone, bez nóg, bez rąk, jak funkcjonują. I dokładnie w tym samym czasie dołączył do nich. Stał się jednym z osób niepełnosprawnych w tym czasie. No teraz doszedł już do jako takiej sprawności, ale czuł się jak weteran z Afganistanu. A chodziło o błąd ludzki, czyli snajper dostał niewłaściwą amunicję. Tak, on sam ją przygotowywał, zdaje się. Tam jest cały ciąg różnych zdarzeń dziwnych, bo ta sprawa w sądzie przybiera taki obrót, że właściwie nie ma winnych. Nikt nie ponosi odpowiedzialności, a według są przepisy tych planów filmowych, które precyzują, kto za co odpowiada. Jest jakiś kierownik planu, jest tam ktoś jeszcze i to wszystko jest, a szczególnie takie sytuacje z użyciem broni są bardzo nadzorowane. No, w tym przypadku okazało się, że właściwie nikt za nic nie odpowiada, co powoduje, że jemu się nie należy odszkodowanie ciągu. Stracił środki do życia, nie ma zajęcia, nie ma pracy. I wciąż nie ma odszkodowania. No bo o to chodzi. Dlatego nikt za to nie odpowiada, żeby nie miał odszkodowania. No wiesz, to spiskowo tak można nie wiem, patrzeć, czy spiskowo, ale to jest takie systemowe, że tak to się ciągnie jak flaki z olejem, że w niektórych przypadkach to człowiekowi może życie minąć, a nie dojdzie swego. Tak? No to... Tam jeszcze przykra sytuacja, bo się wyparł producent, tak? Nie chciał ponosić odpowiedzialności, nie wspomogli go. To nie jest biedny producent. Ja nie mówię o Wedze, tylko mówię o tej firmie. Wega reżyserował, był zatrudniony. Tak, tak. No więc to pokazało, jak to środowisko filmowe jest właściwie taką grupą powiązaną bardzo luźno ze sobą. Że właściwie liczą się głównie pieniądze i żeby ich nie stracić, tak? No bo po co dawać za darmo jakiemuś operatorowi, z których już się więcej nie skorzysta. No tak. Ja nie wiem, kto był producentem, nie śledziłem. Znana firma, nie chcę używać nazwy. To jeden z domów takich produkcyjnych, reklamowych, prawda? Ci, którzy zajmują się reklamami. Nie tylko. To duży producent filmowy. To było dla Netflixa robione, o ile pamiętam. Czyli pozostaje nam życzyć powrotu do zdrowia. Jeżeli nas będzie słuchał, to pozdrawiamy Petrowi, i trzymamy kciuki. Tak. No i może rychły powrót do zdrowia i wtedy wróci sprawa ekranizacji twojej powieści. I od razu uprzedzamy cię, że bo my jesteśmy tutaj na dachu naszym podcastowym. Łatwo nas trafić, ale dachy zawsze przed każdym gościem przepatrujemy. Nikt tam nie siedzi. Bo ty jesteś na... Najłatwiej cię trafić. Helikoptery nadlatują nagle. No nie, helikopter tutaj to tak, to 3 sekundy i nas nie ma. Ale no,
snajper taki stacjonarny tutaj przypatrzyliśmy dachy, więc jesteś bezpieczny. Jakoś może przeżyjemy. Na dzwonnicy może się umieścić. Podczas pierwszego spotkania naszego wypaliłeś 11 papierosów, podczas drugiego 12, chociaż sam powiedziałeś, policzyłeś sobie, że 5, bo że niby 12, ale to można, że 10, no tak, tylko po połowie, więc 5. Nie liczyło. Ale dzisiaj już ci nie liczymy papierosów, bo nie palisz. Nie palę papierosów. I mówię całkiem uczciwie, nie kłamię. Literalnie nie kłamię. Na pytanie, czy palę papierosy, zawsze odpowiadam nie. Rzuciłem 1 października 2019 roku. Od tamtej pory faktycznie nie zapaliłem ani jednego papierosa. Ale nie wiemy, czy możemy po ci pół roku. Nie gratulujcie, ponieważ po pół roku, mniej więcej po pół roku, sięgnąłem po cygaretkę, które znalazłem gdzieś w kurce z cygaretki, które nabyłem jeszcze w Divinio, w wolnej strefie handlowej, czyli bardzo tanie. Czyli już wszyscy wiedzą, że jesteś zapalonym narciarzem? Bo mogłem tak jeździć tylko na handel. One kiedyś mi bardzo smakowały, ale były za drogie dla mnie. Ale te Divinio były tanie akurat. No jak je znalazłem, to tak chodziłem wokół tego pudełka parę dni. A zapalę sobie wieczorem. Zobaczę tylko, jak to smakuje. I to była rozkosz, niestety. Mówię to. Ja wiem, że to źle zabrzmi w uszach tych słuchaczy, którzy rzucili palenie albo nigdy nie palili, albo zamierzają rzucić. No widać na twojej twarzy smutek. No, jestem bardzo niepocieszony. Niepocieszony i rozkosz była. No i, ale w czym są lepsze cygaretki od papierosów? W tym, że się ich pali znacznie mniej. Ja z wami będę tu siedział 2 godziny i nie siądę ani razu. Oficjalnie nie, literalnie nie zapadł. Czyli znowu będzie rewolucja, nie ma rozmowy. My to mamy przycisk pauza i czego. Co się spotykamy, to jest jakaś rewolucja. Czyli tym razem historia naszej rozmowy będzie taka, że Piotr Pytlakowski zszedł z ilości 12 do 0. No. Paliłem 60 sztuk mniej więcej dziennie. Co się skończyło, jak się skończyło? A cygaretek wypalam 7-8. No. Ale ja się nie znam, one są mocniejsze? Czy tak? Nie, one są więcej takie jak te papierosy, jakie paliłem. Ale one, na przykład odkładam cygaretkę, ona sama gaśnie błyskawicznie, nie marnuje się. I mogę jedną cygaretkę pociągać, takie szczegóły są potrzebne. Tak. Pociągać przez 2-3 godziny, kiedy mam ochotę wyjść, to wychodzę na balkon, bo w domu już kompletnie nie palę. Wychodzę na werandę, pociągam raz, odkładam, bo zapominam, idę sobie. Nie siedzę przed komputerem z odruchem sięgania po cokolwiek. A bo kiedyś wszystkie książki swoje i teksty pisałeś paląc papierosy. Tak, i to było odruchowe. Nie to, że musiałem palić, tylko taki nawyk, nawykowy. A teraz się oduczyłem tego. To ustalmy, po ilu cygaretkach jesteś teraz? O godzinie 12.30 mniej więcej. Po dwóch. Dopalałem taką, którą zacząłem znacznie wcześniej. 3 razy była inaugurowana. A dokończona była tutaj na ulicy Telakowski. To naprawdę dobry wynik. I teraz spotykamy się, żeby porozmawiać o twojej najnowszej książce Ich matki, nasi ojcowie. Niewygodna historia powojennej Polski. I jak rozumiemy, to jest twoja pierwsza książka, którą napisałeś bez papierosa? Tak. Nie. Przepraszam, ale nie jest to tak proste. To jest ostatnia książka, którą napisałem paląc, bo ja ją skończyłem 30 albo 29 września 2019 roku i właśnie 2 dni później już byłem w szpitalu. Czyli można powiedzieć, dopadło mnie, jak postawiłem ostatnią kropkę. Organizm poczuł, że może się rozluźnić i tak. Wtedy... I poszło. Tak. Napaliłem wtedy rzeczywiście jak smok. Czyli kolejna książka Piotra Pytlakowskiego będzie tylko na cygaretkach. Nawet nie na cygaretkach. No będzie, nie będę niczego palił w trakcie pisania. Nie będziesz sięgał, jak piszesz. Tak. No i właśnie dlatego
boję się o efekt. Może się okaże, że wszystko, co ci wychodziło, to dzięki temu, tak? Czyli debiut przed tobą, debiut. Czy ta książka będzie tłumaczona na niemiecki? Wiesz coś na ten temat? Nie, nic nie wiem, nikt się nie zgłaszał, ale byłoby fajnie. Sam też nie prowadzę jakichś rozmów. Będę miał spotkanie z mniejszością niemiecką w Opolu, chyba 21 października, więc może tam, nie wiem, nawiążemy do tego, do takiej perspektywy. Tam się pojawią pewnie osoby, które mogłyby również ich historia życia znaleźć się w tej książce i wtedy... Tak, ja mam dużo takich głosów, na pewno żeście na Facebooku widzieli. Widzieliśmy. Moją zapowiedź książki. Nie, ja nie mówię o spotkaniach, tylko o książce. Czytaliśmy komentarze. Ja to dałem jako publiczne, z taką lekką obawą, że będą mnie atakować, ale tam niewiele było takich głosów. Natomiast dużo głosów i w prywatnych messengerach, że tak powiem. Od osób, które miały podobne przeżycia, tak? Jako dzieci. Czyli ta książka uruchamia falę pewnie, tak? Teraz. Jakąś falę, być może. Czyli taki hejt jeszcze cię nie dotknął chyba, ani taki wydawnictwo. Ostry tak? Hejt nie, nie. Natomiast delikatny nikt hejt. Cię nie nazwał Volksdeutschem, bo to jest jakby... To byłoby zabawne. To byłoby w tym kontekście bardzo, tak. To. Ale nie. Nie, tam są raczej głosy te osoby, które przeczytały te kilka zdań, które tam napisałem, a nie, oczywiście książki nie miały w ręku. Więc cały czas jest ten problem równowagi, także w końcu czego oni się dziwią, ci bohaterowie tej książki? Należało się za te 6 lat mordowania Polaków, tak? Tu 6 milionów, a o czym my tu mówimy? No, ja w książce piszę, że nie ma takiej wagi, która by zważyła i zrównoważyła złe czyny po tej czy po tamtej stronie. Ani zważyła cierpienie. Ani cierpienie, a książka nie opowiada o sprawcach, ale o ich w domniemaniu, ich dzieciach, tak? O dzieciach niemieckich. To usystematyzujmy może dla wszystkich przyszłych czytelników. O jakich Niemców tak naprawdę tutaj chodzi? Bo to nie jest takie proste. I tych grup trochę jest, prawda? Tak, znaczy przyjmujemy, że rozmawiamy o narodowości niemieckiej, ale rozmawiamy też o Ślązakach, o Kaszubach, o Mazurach, o Warmiakach, o osobach, które w swoim hajmacie żyjąc, w wyniku różnych historycznych uwarunkowań, powstań śląskich, plebiscytów, ta ich mała ojczyzna była dzielona, tak? Część trafiała do Polski, część do Niemiec, do przedwojennej Polski, do przedwojennej Rzeszy. I oni się czuli przede wszystkim tutejsi. Tak, miejscowi. Faktem jest, że nie znali polskiego, znali niemiecki, a Ślązacy głównie po śląsku mówili, który był językiem dosyć mieszanym. Podobnie Warmiacy, tak samo Kaszubi. To są grupy o bardzo takiej określonej tożsamości. Tak? Oni mają poczucie własnych korzeni, a potem to były już te ziemie odzyskane. I kiedy przyszedł nowa administracja, polska administracja już po początkowym okresie, kiedy to była rosyjska, sowiecka administracja, no to oni byli traktowani wszyscy jednakowo, to byli Niemcy jednak. Dopiero później przyszło jakby takie pochylenie się nad sytuacją, że jednak są takie pewne różnice, które powinny powodować, że należy ich przeciągać na naszą stronę, na polską stronę, a nie zamykać w niemieckim getcie. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Ale to już było często za późno, bo krzywdy, których doznali na początku, już były nie do wyrównania. No, jak się czuje człowiek pozbawiany korzeni, któremu się zmienia nazwisko, któremu zakazuje się mówić w języku, jaki zna.
który jest wynaradowiany tak naprawdę. Czuję się tak jak Polacy pod zaborami, kiedy byli albo germanizowani, albo rusyfikowani. I często nie ma rodziców. I często nie ma rodziców, głównie ojców. No taka to historia. Chociaż też jest historia jakby Polaków z jakimiś tam z pochodzenia Niemców, ale z XVIII wieku, prawda? Czyli już od 2-3 pokoleń mówiących po polsku, nie znających nawet języka niemieckiego. No to... Więc można i w ten sposób być uznanym za Niemca. No można, a tu już pewne zaszłości związane z prawem za Hitlera obowiązującym w Rzeszy, to, że człowiek spod Poznania zostaje uznany za Niemca, chociaż sam siebie uważa za Polaka, zostaje wcielony do armii. Słynny dziadek z Wehrmachtu. Tak, tak. Potem uciekają jedni w tą, drudzy w tamtą stronę. Niesamowity czas to był. I po powrocie do Polski, to do siebie, tak? Polak wraca do Polski, to jest traktowany jako Niemiec, czyli już czwarta kategoria. No tak, bo akurat w przypadku tego bohatera, dlatego, że podpisał Volkslistę, no bo właściwie należało ją podpisać, żeby... No nie było jakoś... Tak, nie było innej... Czy był wybór taki, że on dolawić, wylądował tak. W sierocińcu, a rodzice w łagrze. No tak, jakoś tak. Więc to nie jest wybór żaden. I te historie twoich bohaterów tutaj pewnie... Też zastanawiam się, czy to jest jakiś twój wybór z bohaterów, których mogłeś umieścić w tej książce, czy to już jest, czy to są wszyscy, którzy do ciebie się zgłosili, bo często tak było, że dostawałeś listy do redakcji, na pewno o Erwinie Kruku pisałeś jeszcze w ogóle wcześniej. Czy to jest jakby twój wybór, czy powstałaby druga książka jeszcze? Czy musiałeś ciąć? Tak brzydko to brzmi. Ale tak nie, jeszcze było kilka losów, ale już się pokrywały, więc nie chciałem się powtarzać. Wybierałem historie, które mają jakiś potencjał oryginalności w sobie. Nie wszystkie być może były dokładnie w tym samym duchu, ale tak się starałem. Natomiast druga książka być może powinna powstać, kiedy... Po przeczytaniu tej książki będę miał więcej kontaktu z ludźmi, którzy będą chcieli się podzielić swoimi historiami. To już się zaczęło, więc jakby dlatego tak mówię. Ja nie chodzi o to, że mam optymizm czy pesymizm co do tego, bo w tej chwili nie mam planu pisania drugiej części, ale być może będzie taka potrzeba, jeżeli się zgromadzi tego więcej. Właśnie, będzie materiał. No bo to tak. Była potrzeba, ten temat znalazł ciebie, czy ty chodziłeś za tym tematem od dawna? Jak to... Jaka była motywacja? Czy nie, w ogóle nie myślałem o tym temacie aż do chwili, kiedy się dowiedziałem, że w Aleksandrowie Kujawskim po wojnie polscy milicjanci dokonali pogromu cyganów. I okazało się to nieprawda. Pamiętam, że pojechałem, to był rok mniej więcej 2003 chyba. Pojechałem do Ciechocinka, gdzie mieszkał król cyganów i go tak męczyłem, żeby się podowiadywał, o co chodziło z tymi cyganami w Aleksandrowie Kujawskim. I on mówi, sam nic nie wie, zaczął się dowiadywać. Wszyscy byli zdziwieni, nie było takiego zdarzenia. Pojechałem do tego Aleksandrowa i na miejscu okazało się, że było takie zdarzenie, tylko nie chodziło o cyganów, ale o Niemców. O mieszkańców Aleksandrowa, to było miasto takiego pogranicza trzech kultur. Zresztą w tym czasie, nie wiem, może nadal jest tam taka carska stacyjka kolejowa. Tam mieszkali Rosjanie, tam mieszkali Niemcy, tam mieszkali Polacy, pewnie Żydzi też. I byli sąsiadami normalnie. Toczyło się to życie, miasto... Jak to przed wojną. Tak, a ponieważ pogranicze, to i handlowe sprawy, i różne tego typu relacje. I w 1945 roku to nie mieszkańcy, to nie jak na Podlasiu, że sąsiedzi sąsiadów, tylko
powstała taka grupa samozwańczych milicjantów. Założyli ją dwaj bracia, przedwojenni komuniści, a w gruncie rzeczy znani w miejscowej społeczności jako złodzieje kolejowe, że z tego żyli przed wojną, bo nie mieli pracy, bo z różnych powodów byli pewnie karani wtedy i tak dalej, ale pewnie okazali się jak znalazł dla nowej władzy i oni tam pewnie się ukonstytuowali po to, żeby pilnować porządku. A potem ich rzeczywiście zrobiono milicjantami już oficjalnie, ale w czasie, kiedy te zdarzenia miały miejsce, oni byli samozwańczy, nie mieli żadnego prawa tego robić, co robili, ale robili. Czyli potem zostali milicjantami za zasługi. Tak, niektórzy, bo jeden z tych braci zrobił karierę w administracji, tak? I tak szedł dosyć wysoko, ich popierał ówczesny urzędnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, późniejszy minister o nazwisku Alster. I oni wpadli na taki koncept, żeby rozprawić się z miejscową mniejszością niemiecką. A to były głównie kobiety z dziećmi. Mężczyźni albo nie wrócili z wojny, albo już nigdy mieli. No, albo starcy, kalecy pewnie. No, ci, którzy tak. się nie nadawali do wojaczki. I jestem przekonany, nie było innej podstawy, nie było innego powodu, żeby to zrobili. To był jedyny powód, jaki właściwie się tłumaczyłby ich zachowanie. To był motyw rabunkowy, tak? Chcieli obrabować tych ludzi. I zgromadzili, tam był stary młyn taki na przedmieściach Aleksandrowa i w tym młynie urządzili taki obóz internowania dla tych dzieciaków i dla tych kobiet. I oni znikli, ci ludzie, tak? Nigdy już podobno prowadzono ich do obozu w Potulicach, gdzie był obóz dla Niemców. Znaczy to było miejsce, w którym zawsze był jakiś obóz, teraz tam jest więzienie. I nie doszli do tego obozu. Poza nielicznymi wyjątkami. I potem zapadła cisza na kilka dni, a po kilku dniach ta sama grupa milicjantów pojechała do Nieszawy. I w Nieszawie urządziła pogrom takich samych Niemców jak w Aleksandrowie, kobiet, dzieci, topiąc ich w Wiśle. Ja napisałem wtedy dwa teksty, dwa reportaże takie historyczne, wiedzę zdobywając w sposób reporterski, chodząc od człowieka do człowieka. Jeszcze żył wtedy jeden z tych milicjantów, nie głównodowodzących, tylko wykonawców, córka tych jednego z tych braci, bardzo niechętnie, ale ze mną rozmawiała. Chodziłem od domu do domu, tak? I takie okruszki, z tych okruszków budowałem tą historię. I potem pamiętam, że jakaś była wrzawa z tego powodu, bo to taka historia, nikt o tym nie wspominał i tak dalej. Miałem czaty, jakiś czat, redakcja Polityki organizowała, tam miejscowa młodzież aleksandrowska i nieszawska do mnie zwracała się z pytaniami albo ze swoimi refleksjami. Wyszło, że właściwie to była tajemnica taka głęboko skrywana, ale przechodząca z pokolenia na pokolenie, też na zasadzie okruchów oni się dowiadywali czegoś tam. Była to rzecz wstydliwa, tak jak podobny mechanizm jak w Jedwabnym. I poprosiłem wtedy, żeby ludzie zaczęli pisać listy, opisywać swoje historie, jeżeli coś wiedzą na ten temat. I dosyć bogatą korespondencję miałem. I między innymi osoby, które później wykorzystałem ich losy do ich opowieści w tej książce o Niemcach, o ich matki, nasi ojcowie. To z częścią z nich już wtedy miałem pierwszy kontakt. Ja wtedy nawet jeszcze nie myślałem, że będę z tego budował jakąś historię tego rodzaju, ale potem ze względu na ilość tych relacji uznałem, że warto. I zbierałem to tak
powolutku, latami jechałem gdzieś w teren i wiedziałem, że kogoś tam spotkam, z kimś się umawiałem, to przy okazji to, to ciągnąłem. Czyli zbierałeś to mniej więcej tyle, ile się znam, tak wychodzi. No, można tak powiedzieć, no nie, na początku nieświadomie, no tak. Znaczy bez takiego planu, a później już tak. Bo dostałeś na pewno... A już taki plan miałem od 2013, czyli 7 lat już temu. Już konkretne. Tak, żeby to zrobić, wtedy ruszyłem w pierwszą taką turę, potem w drugą. Śląsk, Śląsko-Polski, Zielona Góra, gdzie już miałem celowe spotkania umówione z myślą o książce, którą pisałem też z przerwami. Wydawnictwo ze mną zawarło umowę, wziąłem zaliczkę, ale z umowy nie mogłem się wywiązać z terminu umowy, bo w tym czasie pisałem dla tego samego wydawnictwa, na szczęście, inne książki, które były akurat na czasie bardziej. No tak. Znaczy nie tyle przymykali, no sami mi też proponowali. I żeśmy negocjowali tak, że to będzie przychodziło, że ten... Tak już byłem wycieńczony tą perspektywą, że ja w końcu tego nigdy nie skończę. Że już usiadłem i do tego stopnia usiadłem, że nie wstałem. A wcześniej dostawałeś no na pewno listę od Zygfryda Capelli w ogóle. Tak, to jest jakby postać taka, że już mówiliśmy z Arkiem wcześniej. Jeden że, z bohaterów książki. Tak. Serial powinien właściwie powstać, bo to jest coś niesamowitego. Powstał, znaczy nie serial, ale nie serial, zrobił Maurycy Szczepaniak, czy Szczepanik, zrobił bardzo fajny chłopak, zresztą poznałem go. Zrobił film dokumentalny. Tak. Ale tu chodzi o taki serial przygodowy. Robił w czasie, kiedy ja już z Capellą się spotykałem. Tak. Nawet przyjeżdżał do redakcji ten Maurycy i żeśmy coś tam konsultowali. I w tym czasie też robił tą książkę Włodek Nowak. Ale przerwał. Bo nie robił, bo też nie miał czasu. O tym samym bohaterze. O tym bohaterze. No, byłem wściekły, kiedy się dowiedziałem, że jednak Włodek... odnowił materię, tak, i jednak przystępuje do finiszowania, bo ja już byłem zaawansowany w zbieraniu materiałów. Ja miałem tyle, stos papierów dotyczących Zygfryda. A mówimy o książce Niemiec, Wszystkie ucieczki Zygfryda. Tak, tak. Czytasz ją teraz? Nie, nie, nie. Obiecałeś to Obiecałem, czytelnikom, ale jeszcze nie jak miałem. Postawisz kropkę, to zaczniesz Ale czytać. Nie zacznę teraz. Zacznę i przeczytam, ale... Ale nie teraz. Nie. Nie teraz. W każdym razie historia, polecamy całą książkę i jest naprawdę wielu ciekawych bohaterów i te historie są głównie smutne, bardzo smutne nawet. Ale ta historia nie jest smutna. To jest chyba taki wyjątek w tej książce, bo nie myślałem, że się zaśmieję czytając twoją książkę, a parę razy czytając historię Zygfryda Capelli, która nie jest wesoła, ale jest po prostu jakoś... Raz, że świetnie napisałeś, to jest twoja zasługa, ale jest coś w tym bohaterze takiego, że on nie wzbudza tak bardzo współczucia, chociaż też, ale jest i do śmiechu, i do płaczu. No taka postać szwejkowa trochę. No. Szwejkowa postać, no, tak, że można, że można po prostu... Szwejk nie miał serii skierowanej w nogi, on miał. No nie miał, tak, ale to tak jakby, że coś tam właśnie, że aż mi aż głupio było, jak czytałem, że czasami się uśmiechałem, bo to trochę nie wypada. Ale... najzabawniejszy okres, ale też najbardziej taki charakterystyczny dla naszej historii, tak, to była ta solidarność jego działania. Tak. Jakie podejmował wtedy. No właśnie to było tak. On się angażował w Solidarność, mając nadzieję, że to mu pomoże uciec do Niemiec, bo taki było od dziecka właściwie jego marzenie. Bo ta pierwsza próba ucieczki, nie wiem, trochę spoileruję, ale też bez przesady, on miał 11 lat, tak? Jak spróbował uciec do Niemiec, to trochę jak 100 lat do nieba, tak? No tak, tylko nie miał tyle szczęścia i być może pomysłu, bo on pojechał pociągiem po prostu. Tak. Nie miał właściwie chyba żadnego pomysłu, no, poza tym, żeby pojechać. No. Że tęsknił do babci. Tak, że tęsknił do babci. Ale całe życie było zdeterminowane ucieczką, tak? Więc robił wszystko w tym życiu. Został palaczem w kotłowni, też po to, żeby uciec. No. Nie po to, żeby było ciepło. No.
To byłby genialny, historyczny serial dokumentalny. Tylko, żeby był dobry, to niestety musiałby być również budżetowy bardzo. To nie byłaby tania opowieść. Ale historia niesamowita. I ja widziałem, że masz chyba cały czas kontakt z panem Zygfrydem. On pisze komentarze pod twoimi postami. Bo on właśnie jak już uciekł do Niemiec, to było w 88 chyba, tak? Jeśli dobrze. Pod koniec lat 80. Wreszcie mu się udało zrealizować to marzenie, ale nie do końca. Uciekł, kiedy już nie musiał uciekać. Bez sensu to była ucieczka. Można było wyjechać właściwie. I to też jest jakoś przewrotnie zabawne w tej historii. Pozdrawiamy pana Zygfryda. Jasne, że pozdrawiamy. Naprawdę bardzo serdecznie. Historia jest poruszająca, ale suma summarum, pan Zygfryd mieszka chyba w Hiszpanii, tak? Na przemian. Wtedy mieszkał w Hiszpanii. On chyba mieli taki apartament. Trochę tam, tu, w Toledo, trochę tam. Piszesz, że pod Malagą. Czy pod Malagą, z widokiem na morze. Apartament w apartamentowcu, gdzie mieszkania wynajmują albo posiadają sami emeryci właśnie z Niemiec, ze Skandynawii. Tam sąsiadów Finów miał. Ludy północy. Bardzo dobrze się tam czuł. Natomiast potem ściągał do Niemiec i co ciekawe kupił mieszkanie w Guben. Czyli obok Gubina, tak. Przy samej granicy. Tak, oglądał polską telewizję, czytał polskie gazety. On w ogóle jest kibicem sportowym, więc kibicuje, nie wiem, czy maciarzem z Legii też, ale chyba nie. Chyba kibic, prawdopodobnie, bo on jest spod Zielonej Góry, prawda? To gdzieś tam, jakiemuś zespołowi. Czyli mieszkają... Nie, lokalnie nie. On jakoś tak, polskiej reprezentacji. Na przemian w Gubinie i w tej Tak, tej ale Hiszpanii. Teraz... W Guben, przepraszam. Teraz mieszka, znaczy książkę wydawnictwo wysłało na wskazany przez niego adres, czyli pod Monachium mieszka. Rosenheim. Bo podpisał. Jak się jedzie na narty, to się przejeżdża tam. Rosenheim, bardzo ładne miasto, dobrze mi znane, świetny browar. Tego nie wiem akurat. Nigdy się nie zatrzymywałem. Ale to mieszkanie w Guben już jest nieaktualne, tak? Czy teraz nie, chyba aktualne, ale tam nie wiem nawet pozdrawiamy dlaczego. Pozdrawiamy i Guben, i Rosenheim. W takim bo tam córka, bo znajomy, nie wiem dlaczego. Tak, no, ale to mieszkanie przy granicy jest jakby w ogóle takim podsumowaniem jego historii. Zygfryd i Renata. Renata jest Polką stuprocentową, nie jest Niemką. Jego małżonka. Są na emeryturze, mają, zdrowie im dopisuje, więc emerytury mają niezłe, niemieckie, więc jeżdżą gdzie chcą. Można powiedzieć, że to jest taki zwrot kosztów za te życie pełne ucieczek. To trudne życie. Ale z drugiej strony jest zgoła inna historia człowieka, który do ciebie napisał, Henryka Kowalskiego. To już nic śmiesznego tam właściwie nie ma, ani zabawnego w tej historii, więc bardzo ponura historia, chociaż no, poruszająca, ciekawa i też w jakiś sposób podsumowująca w jakiś straszny sposób to wszystko, co mogło się wtedy wydarzyć. Właściwie no, mogłoby być gorzej, bo mógłby nie przeżyć, ale no niesamowite. To jest też człowiek, który do ciebie napisał, informując, że wszystko, co ci opowie, może wyjść po jego śmierci i ze zmienionym imieniem i nazwiskiem. Był wtedy już w takim stadium raka, że no, to była kwestia, nie wiem, tygodniu, miesięcy. Przyciągnęło się na 2-3 lata, już nie pamiętam dokładnie, ale ponieważ mieszkał pod Krynicą, było mi bardzo po drodze do niego, bo jeździłem często, znów te narty się pojawiają. Przeważnie. Narty pomagają. Rzeczywiście jest to historia takiego udanego, prawie udanego wynarodowienia człowieka. Tak? Był chłopiec z niemieckiej rodziny, tata, który zginął na froncie, mama, która była admiratorką Führera. Dziadek, ojciec ojca, który przeciwnie, który nie był socjaldemokrata, który nawet jakiś czas spędził w obozie, który potem służył w służbie pomocniczej, kiedy już pod Koszalin podchodzili Sowieci i nie przeżył tego oblężenia. I chłopiec, który właściwie chyba
tylko dzięki instynktowi. Tak? Przecież on tego nie wymyślał, że będzie udawał niemowę. Albo i to parę lat. Będzie udawał Polaka. Tylko tak mu instynkt podszeptywał. Tak się najlepiej zachować w danym momencie. To pewnie w genach to jest przeniesione z jakichś czasów zagrożeń. Nie. I został Polakiem, tak? Henrykiem Kowalskim. Adoptowanym przez polską rodzinę spod Częstochowy. Właśnie był im potrzebny tylko jako parobek, ale traktowali go dobrze. Jego i drugiego chłopca z tego. Karmili, z tego nie bili. Tak, tak. Wtedy to było całkiem dużo dla takiego chłopca. I to potraktował jako odskocznię do dalszego życia. No już miał nowe papiery w ogóle. Sam w sobie się wyparł niemieckość. Tylko te pieśni, piosenki czasem mu powracają. Z dzieciństwa. Jest tam też oczywiście historia Erwina Kruka, który jakby mam wrażenie, że jest najbardziej znaną w ogóle postacią dla ogółu. Mm-hmm. No, ale o nim też pisałeś, wielki pisarz, o nim też pisałeś wcześniej, więc to jakby tam już chyba te materiały też miałeś mniej więcej zebrane wcześniej. Tak, zresztą jak pisałem tutaj, to Erwin już nie żył, więc nie było możliwości uściślenia czegokolwiek. Tam bardzo mi pasowała jego historia do tej książki. Chodziło o ojcowiznę, kwestia tego spadku. I właściwie jak wyzuto jego brata z ojcowizny, tak, z majątku, który posiadali. Nie chodzi o jakieś pałace, tylko o ziemię, o dom. Nagle wszystko stracili, bo w oczach ówczesnej władzy już byli tą kolejną kategorią. Nie mieli do tego prawa. I przez później już on zaczął starać się o odzyskanie tego już w latach 2000 tak naprawdę, może pod koniec 90. No dobijał się jak od ściany, nie pokonał tych barier i umarł nie odzyskawszy niczego. Ale bywał tam na tym cmentarzu w Dobrzyń, taka miejscowość. Kilka kilometrów od szosy, teraz od ekspresówki, a wtedy od tej szosy siódemki. Uważał, że sam siebie nazywał, że on i ten cmentarz to jakby taki skansen, że dzieci ze szkoły uporządkowały, nauczycielka chciała, żeby uporządkowały ten cmentarzyk. Mało grobów tam było, ale jakieś drzewa połamane, jakieś coś. I on to z jednej strony akceptował i rozumiał, że to jest taki ładny gest, a z drugiej strony nie pasowało mu to kompletnie, bo on to traktował trochę jak prywatne miejsce. A to już było trochę nie jego wtedy. A to już nie jego. Napisałeś, Piotr, we wstępie do swojej książki, że znajdą się tacy, którzy będą chcieli mi wyłupić oczy i obciąć język. Ale nie jest tak źle. Bo uznają, że kalam świętą sprawę narodową. Jacy się znaleźli już z nożyczkami albo nożami, czy jeszcze nie? Nie, na razie oszczędzili. Ja myślę, że to jest na wyrost jednak napisane, bo nie wiem, czy czytasz komentarze w internecie, czy jesteś wolny od tego nałogu. Nie, czasem czytam. Jak chcę sobie zepsuć humor, to czytam. No to myślę, że jak poczytasz te komentarze, które już można znaleźć w internecie o twojej książce, to nie do końca sobie popsujesz humor, bo jest zaskakująca równowaga. Czyli ci, którzy widzą sens powstania takiej książki i jakoś są w stanie zrozumieć też cierpienie Niemców i też i tych, którzy byli brani za Niemców po wojnie, jest ich całkiem sporo, zaskakująco dużo. Dla mnie to było jakoś odkrywcze i tych komentarzy mam tutaj sobie nawet wynotowałem od groma, więc dlatego pytam, czy pewnie też czytałeś być może te same, czy jeszcze akurat nie zaglądałeś do komentarzy? Nie, zaglądałem, ale może nie wszystkie wyłapałem,
ale widziałem, że raczej, znaczy byłem bardzo mile rozczarowany, że taka reakcja jest. Że czyli jest inaczej niż się spodziewałeś. Czytelników mojego posta jest znacznie więcej ludzi z empatią niż takich pozbawionych tego uczucia. Ta książka w ogóle jest reklamowana, że jest książką kontrowersyjną, ale tak szczerze, dla ciebie to jest kontrowersyjna książka, czy po prostu prawdziwa? Nie, nie jest kontrowersyjna i nie miałem zamiaru pisać kontrowersyjnej książki. Rozumiem, że to jest rodzaj takiego chwytu marketingowego. No, kontrowersja to zawsze jakiś coś niepokojącego, tak? Może warto zajrzeć do takiego dzieła. Wszystko. Znaczy to akurat jest niepokojące. Niepokojące na pewno. Lektura. Każda lektura i każdy taki produkt jakby kulturowy, w którym Polacy są chociaż trochę źli, jest kontrowersyjna. Tak, takie czasy. To takie czasy, tak, to prawda. Nie tylko te tematy, też tematy związane z Holokaustem, tak. No tak, tak, mamy. Nie powinno się właśnie mówić w imieniu społeczeństwa, każdy mówi we własnym, ale daje się zauważyć, że takie zakodowane dosyć głęboko poczucie własnej wartości, która wyklucza jakąkolwiek złą wolę, złe działania, udział w zbrodni, to nie my, to tamci. Więc to pokutuje, tak. Ktoś kiedyś powiedział, że naród nigdy nie dojrzeje, nie będzie dojrzałym narodem, jeżeli nie jest w stanie przyjąć ze spokojem zbrodni dokonywanych przez przodków z takich czy innych powodów. Wyparcie nic nie daje, trzeba się z tym zmierzyć, zapoznać, uznać, że tak było. To w tym sensie jesteśmy Słowianami, tak nie różnimy się od Rosjan, którzy bardzo umiejętnie zacierają historię. Jesteśmy do nich podobni. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. No tak, ale tak jest. A nam nie idzie tak skutecznie. Tak skuteczni nie jesteśmy. No, na szczęście. Ale nie różnimy się też chyba tak bardzo od Niemców. Bo oni też systemowo podchodzili do tak zwanego PR-u powojennego, jeśli można tak to użyć. Nie wiem, jednak to samo oczyszczanie było aż do bólu, tak? Więc no, potrafię. Myślę, że cała ta linia edukacyjna w Niemczech polega na tym, żeby nauczać o zbrodniach rodziców i dziadków. Być może idzie to za bardzo w stronę umiejętności Führera w kierowaniu nimi, w manipulowaniu narodem. No, ale nie da się ukryć, że nie był to przypadek, tak, że naród, który tak łatwo dał się zmanipulować, nie bronił się przed tym. Tak. To było wygodne. I fajnie czuć się narodem panów. No ale wracając do książki, nie opowiadam o tych, którzy dawali się zmanipulować, przez co by też ponosili jakiś rodzaj odpowiedzialności za to wszystko, co się wydarzyło. Tylko opowiadam o dzieciach, które nie zdążyły zawsze zmanipulować. Niesamowite jest to, że jakby ten strach cały czas jest. Czyli twoi bohaterowie nie chcą występować pod nazwiskiem, albo najchętniej... Niektórzy nie, albo najchętniej właśnie, żebyś już coś opublikował po ich śmierci. Co właściwie? Nie, no to akurat jeden. To jest jeden, tak. No ale z tymi nazwiskami, no nadal to nie jest dla nich przyjemna sprawa. Wiedzą, gdzie mieszkają na przykład, tak? Pewnie tak. Ale no, wypowiadają się działacze mniejszości niemieckich, którzy no, nawet z racji tej
swojej aktywności w środowiskach. No tak, to już jest jeszcze inna sprawa. Nie kryją się z niczym, tak? Chociaż mam wrażenie, że bardzo, że tak szczerej rozmowy jak tutaj były senator mniejszości niemieckiej nie odbył wcześniej, więc myślę, że może udało mi się jakoś z nim nawiązać taki kontakt, że uznał, że może się w dużej mierze frustrację, jaką odczuwał, może z siebie wyrzucić. Że może ci się zwierzyć tak naprawdę, bo to jest jakby zrzucenie coś historii całego swojego życia. W recenzjach znalazłem takie zarzuty wobec ciebie, że za bardzo generalizujesz i obarczasz winą za samozwańcze akcje odwetowe na ludności niemieckiej sumienie całego polskiego narodu, na co wskazuje chociażby sam tytuł książki, że to jest niewygodna historia powojennej Polski. No to jest podtytuł? To jest podtytuł. I nie jest mojego autorstwa. Nie masz z tym nic wspólnego. No ale bierzesz, ale musisz wziąć. Ale twoje nazwisko jest, wiesz, napisał tutaj to tłustym ktoś, drukiem. Kto nie czytał książki, tylko po tych zajawkach, po tym zapowiedzi odniósł wrażenie, że właśnie o tym będzie ta książka, to, że ja będę usprawiedliwiał Niemców, obarczał winą Polaków in gremio, a opisuję konkretne sytuacje. To nie jest moim zamiarem obciążanie Polaków i obrzucanie błotem polskości, tylko przeciwnie nawet. W końcu, jakby na to nie patrzeć, obrzucałbym się błotem, chociaż jest to bardziej skomplikowane, ale byłoby to coś niemądrego. Ale też nie przyczepiajmy się, bo jakby słowo niewygodna, myślę, że jest tu na miejscu, bo po przeczytaniu tej książki nikomu jakoś bardziej komfortowo i wygodnie nie jest. No i dobrze. I o to właśnie chodzi, ale ten tytuł Ich matki, nasi ojcowie to był twój tytuł od samego początku? Tak, po tym filmie niemieckim Nasze matki, nasi ojcowie, uznanym za marny film, pełen przekłamań, zresztą stereotypów i tak dalej. Pomyślałem, że to fajny tytuł jest. I go przerobiłem na potrzeby własne. Się zachowałeś. Ta książka mogłaby się nazywać jeszcze bardziej komercyjnie Dobić bestię. Zresztą cytujesz coś takiego, bo może komercyjnie, ale jeszcze bardziej niewygodnie chyba. No tak, ale, nie miałeś takiego pomysłu. Czyli niewygodna historia powojennej Polski to jest podtytuł, który nadał wydawca po prostu. Tak jest. Z którym Piotr Pytlakowski nie ma nic wspólnego. Z którym się nie utożsamiasz, ale go jakoś jednak akceptujesz. Tak, zaakceptowałem. No, ja nie było czasu, nawet nie miałem głowy w tym czasie na takie kłótnie. Ale że nie kłóciłbym się. To są drobiazgi tak naprawdę. Niesamowite jest to w ogóle, że większość twoich bohaterów przyznaje, że należało nam się, bo to Niemcy wywołali wojnę. To jest no niesamowite, jest to przerażające, smutne i jakby... Czytuję inaczej, że to nie jest takie przyjęcie na się całej winy, bo mój naród wywołał wojnę i dlatego należało mi się, że byłem wynaradawiany, tylko raczej zrozumienie drugiej strony, tak? Ci, co to robili, którzy mnie źle traktowali, wejście w ich buty, mieli do tego jakieś podstawy, tak? No ja zostałem akurat ofiarą w tym momencie. Ale to nie jest tak, że oni sami siebie uważali za winnych historii. Tak? No, historia się dzieje niezależnie. To było bardziej godzenie się z losem. Tak, i oni podkreślali, że często to się pojawia, tak, że do Polaków nie mam żalu. Do Polski też nie mam żalu. No może były senator, trochę więcej żalu z różnych powodów. Ale to są ludzie pogodzeni przeważnie. Zresztą ta pani z miejscowości Pruszków,
nomen omen, ale pod Opolem, która ma 90 parę lat. Świetnie się czuję. Ostatnio, znaczy tuż przed wydaniem, jeszcze patrzyłem, czy tam się nic nie zmieniło, nie działa dalej. I ona jest wręcz zadowolona z tej swojej historii. Pełna optymizmu, pisze wiersze. Jest szanowana w lokalnej społeczności. Była jako aktywna zawodowo, była pielęgniarką, pomagała ludziom. Straciła korzenie, ale nie straciła hajmatu. I dożywa życie tam, gdzie się urodziła. No i realizuje się, jest zadowolona, tak. Wciąż jest tutejsza. Tak. Ale to jest niesamowite właśnie to, że jakby historia różnie może się potoczyć i siedzimy tu we trzech i zaraz się może okazać na przykład, że również możemy wziąć odpowiedzialność za coś, za co odpowiedzialności brać nie powinniśmy, ale takie życie, warto o tym pamiętać. Chodzi o to, że będziemy zmuszeni wziąć odpowiedzialność. No, odpukać. Mam nadzieję, że nie, ale ci wszyscy bohaterowie twoi też na pewno o tym nie wiedzieliby i nigdy by nie chcieli. Tak historia się potoczyła, więc na tym to polega. To prawda. Warto o tym pamiętać. Ja właśnie po przeczytaniu tej książki pomyślałem sobie, że dlaczego za 20 lat też mogłoby się coś dziwnego nie wydarzyć? No, to się czasami dzieje. Chodzi ci o to, że nas nie dotknęła historia w takim sensie, jak ich nas właściwie historia musnęła w tak. porównaniu. I cieszę się z tego, ale zawsze może różnie być. Nas w sensie urodzonych po wojnie. Nas, tak. Nas ale wojnie. My się dzielimy też między sobą na urodzonych zaraz po wojnie, kilka lat później po wojnie, kilkanaście lat po wojnie i kilkadziesiąt lat po wojnie. Też są różnice. I wszystkie te nasze pokolenia mają inne doświadczenia. Ale zawsze związane z wojną tak naprawdę. Znaczy jakby my też nosimy, mimo że jesteśmy 75, nosimy traumę wojenną, nie taką jak ty, po mniejszą, ale wciąż ją nosimy. I inną. Tak, bo mamy ją w genach. Tak? Mamy i nasze zachowania są takie tym uwarunkowane. Jeżeli to jest na miejscu, to taką opowiem historyjkę z moich wyjazdów do Sarajewa w czasie wojny. Z konwojami jeździłem kilkakrotnie i podczas jednej z takich eskapad wpadliśmy pod ostrzał nie wiadomo kogo. Mówiło się, że to Serbowie, ale nie jesteśmy pewni, nie byłem pewny, czy to byli Serbowie, czy zwykli rzezimieszkowie, którzy chcieli okraść konwój. I strzelali z trzech stron. I instynktownie my byliśmy, to był autobus taki, gdzie byli dziennikarze i tam jakiś serwis pomocniczy tego konwoju. Wszyscy Polacy, a jechaliśmy w takim konwoju polsko-francuskim. I my wszyscy jakoś żeśmy natychmiast szukali miejsca, które nas ochroni, tak? Instynkt. No, przecież nigdy nie byłem w sytuacji, kiedy ktoś do mnie strzelał. Jakoś, nie wiem, duże koło tego autobusu było naturalną osłoną, a za nami jechała ciężarówka z Francji, tam taka dziewczyna, farmaceutka o imieniu Chantal. Zapamiętałem to imię też dlatego, że wcześniej grywałem z nią w szachy na postoje. Godino, Chantal Godino. I ona wyskoczyła z tej ciężarówki, otworzyła drzwi szoferki i za tymi drzwiami, myśląc, że się dobrze chroni, zapaliła papierosa. I myśmy krzyczeli, no myśmy byli schowani 15 metrów od niej, 10 metrów. I krzyczeliśmy, żeby się kładła. Szukała osłony jakiejś. A ona to zlekceważyła i snajper, który do niej w nią trafił, wycelował, widząc nogi, wycelował, obliczył sobie, gdzie może być głowa i trafił centralnie. I ona zginęła na miejscu. Paląc tego papieros. Tak. I pomyślałem wtedy, że może to kwestia właśnie doświadczeń, że w naszych genach się odłożyły doświadczenia poprzednich pokoleń, że
w sytuacjach zagrożenia mniej więcej wiemy, jak się zachować, chociaż nigdy tego nie trenowaliśmy. A ona tego nie miała. No. Przestrzelił drzwi, tak? Po prostu. Tak, tak. Była ślad po kuli. Notabene potem się okazało, że nasz instynkt też niewiele by pomógł, gdyby chcieli nas wszystkich pozabijać, bo okazało się, że myśmy się chronili, będąc przekonani, że strzały padają tylko z jednej strony, a one padały z trzech stron. Mhm. I jak kryliśmy się za tym kołem, to ci z drugiej strony mieli nas na swoim widoku, ale może oszczędzili, widząc, jak sprytnie się chronimy. Docenili, tak nie? Docenili, tak. Chodziło pewnie o co, jak się skończyła ta historia? Przyjechał taka jednostka UNPROFORu, czyli ONZ-owskich wojsk, złożona z francuskich legionistów chyba, cudzoziemskich. I wpadł taki, oni z kotami podjechali, trochę nas zasłonili. I taki gruby zaczął krzyczeć do nas. Kurwa, chować dupy, po polsku. Był Polak jeszcze. Pytamy, co, z jakim pan jest, co pan tutaj? Jestem Kapusta z Legii Cudzoziemskiej. No i tak Kapusta, można powiedzieć, uratował nam. Uratował dupy. Wam życie i dupy, tak. Czyli rozumiem, że napastnicy się ulotnili, jak zobaczyli. Ten... Tak, znikli. Nie, nie wiem, czy ich schwytano, czy nie. Nie wiem, jak to się skończyło. To... Czyli jedna ofiara śmiertelna. Tak, tak, i dwóch kolegów, którzy jechali takim Volkswagenem transporterem. Jeden był wójtem takiej gminy, jeżeli się nie mylę, Skomielna na Podhalu. A drugi był wicewójtem. To było dwóch przyjaciół. I oni sami zebrali dary, to był ich prywatny samochód. I tam jeden strzał padł i dostali jednym pociskiem, obydwaj zostali poranieni w rękę. Ten wójt jakoś ciężej, ten drugi. Tylko że już potem przewieziono ich do szpitala, do Francji zresztą, i stamtąd wrócili do Polski. Potem z nim rozmawiałem, pojechałem tam pisać tekst o ich historii. Ja go znałem wcześniej zresztą. To ciekawe, bo spotkaliśmy się na początku lat 90. w Szwecji na Jagodach. I on już wtedy tym Volkswagenem tam przyjechał, transporterem. Dobre auto. I bardzo mile to wspominam. On był takim mądry facet. Uczeń księdza Tischnera zresztą. Jak przyjechałem już po tym, jak oni wrócili z tego szpitala, już byli po rehabilitacji, jak to odebrała lokalna społeczność w tej miejscowości, gdzie oni żyli, to mówię, że w porządku, poza tym, że bez przerwy pojawiają się pytania, ile żeście na tym zarobili. Ojej. No. Taka podejrzliwość. Kule tak, zarobili, tak. Kule. Ja jeszcze bym chciał powiedzieć o takiej mojej prywatnej refleksji. Zastanawiałem się, jak byśmy mogli się my, cała nasza trójka, zachowywać wtedy w stosunku do, nazwijmy to, Niemców, no bo tam jakby to nie o to chodzi, że wszyscy byli Niemcami. Tylko, że jest coś takiego, że człowiek o sobie zawsze myśli, że jest jakby, no, zawsze uczciwy, zawsze świetnie postępuje w takich czasach jak dziś, że właściwie człowiek nie jest postawiony do jakiegoś konkretnego zachowania, bo czasy są dość neutralne i spokojne, mimo różnych niespokojnych, przynajmniej tu, u nas w Europie. I tak sobie pomyślałem, że ciężko krytykować nawet bardzo złe zachowania, bo może byśmy się zachowywali dokładnie tak samo wtedy, w tamtym czasie, wobec takich ludzi. No, jest ciekawe, czy bylibyśmy wtedy dziećmi, rówieśnikami. To jest ważne. Czy bylibyśmy dorosłymi, którzy przyjechali też w transportach za ówczesnej wschodniej granicy,
jako repatrianci, przesiedleńcy, którzy byli głodni, nie mieli dachów nad głową. Po przeżyciach. A tutaj mamy dzieci sprawców, ich matki, żony sprawców, które mają domy, a my chcemy w tych domach mieszkać, musimy gdzieś mieszkać. Oni mają jechać do Niemiec, no taka była polityka i też byli ci ludzie kształtowani przez propagandę ówczesną, więc pewnie gdybyśmy byli takimi dorosłymi repatriantami, to byśmy chcieli mieć dach nad głową i nie patrzylibyśmy, albo tłumaczylibyśmy mając sobie. Mając swoje dzieci na przykład. Tak, a gdybyśmy byli dziećmi, to byśmy krzyczeli na naszych niemieckich kolegów w klasie, hitlerowiec albo szkop, albo cokolwiek by nam przyszło do głowy i nie widzielibyśmy w tym nic niestosownego. Tak właśnie myślę. Pamiętacie historię? Może nie pamiętacie z tej mojej powieści osobistej? Znamy tę historię, tak? Jak się bawiłem w łapanie Żyda? Tak. No bo dzieci się bawiły tak na to. Nic nadzwyczajnego wtedy, tak? Nie widziałem nawet potrzeby stawiania się na przekór. Tak? Więc pewnie byśmy nie stawali na przekór. Pewne rzeczy dochodzą po latach. Ciebie mama wtedy uświadomiła, prawda? Że tak, ja dostałem. Bawisz wtedy się w łapanie Żyda, a łapiesz siebie. Tak. Wtedy się dowiedziałem, że mama jest Żydówka. A jak myślisz? Ile miałeś lat wtedy? To, czy to ile pamiętam, 11. Coś no tak, takiego, 10-11. Taki wiek, co już się rozrabia trochę. No mieliśmy swojego Pawlaka. Kurczę. Ci bracia z Aleksandrowa mieli na nazwisko Pawle. No tak. A propos tego Aleksandrowa, bo no to mówiliśmy o tych dwóch pogromach. Właściwie IPN się powinien tym zająć, się chyba zajął, ale sprawa jest z tego, co sprawdzałem, umorzona, tak? Tak, tak. No z powodu niewykrycia, znaczy, że sprawcy nie żyją. To nie ma osób, których można pociągnąć do odpowiedzialności. Znaczy, wydaje mi się, że IPN powinien ciągnąć to dalej, no, w sprawach, które prowadził prokurator Ignatiew z Białegostoku dotyczących Jedwabnego i innych miejscowości. Sprawców też nie było, ale on wykonał taką pracę, która pozwoliła na odtworzenie przebiegu zdarzeń. Przesłuchał, kogo się dało tam w Aleksandrowie i w Nieszawie, też można było to zrobić w tym 2003 czy 2004 roku. Więc to jakby uważam, że ten pion prokuratorski chyba z Bydgoszczy, z Gdańska, z Bydgoszczy, nie wiem, kto tam wtedy to robił, tak poszedł taką najkrótszą drogą. Uznać, że czyn był, ale sprawców nie ma, no i tyle. Czyli pamięć jest zatarta. No już teraz tak. Wygumkowana. Ja się zastanawiam, co na przykład, jak myślisz, co twoi rodzice powiedzieliby dziś, czytając twoją książkę? Aha. No właśnie. Co by mogli pomyśleć, jakie refleksje by mieli? Być może też odkryliby same nowości dla siebie. No ja myślę, że ludzie z ich pokolenia wiedzieli znacznie więcej, niż przekazywali swoim dzieciom. No to rozmawialiśmy o tym. Nie wiem, co by, czy ta książka by ich rozsierdziła, że czym się ich syn zajmuje. Ale myślę, że nie. Mama była bardzo empatyczna. I nawet jej no, niesamowita trauma związana z wojną, taka, której nie da się opisać, opowiedzieć, ani zrozumieć nawet, by nie przeszkodziła, żeby poczuła jakąś więź z tymi dzieciakami opisywanymi przeze mnie. Ojciec był chłodniejszy, więc myślę, że nie rozdzierałby szat z tego powodu, ale nie wyrażałby też entuzjazmu. No chyba, żeby uznał, że książka jest dobra, dobrze napisana i nie ma znaczenia o czym. To warsztatowo. Zależałoby mi na takiej opinii. Mojego ojca. Oboje byli dziennikarzami. Ojciec był pisarzem. Pisarzem. Tak. A, bo
mama przeżyła okupację na Aryjskich Papierach, prawda? To tak. To było tak. I ona i chyba jej siostra. Jej siostra Irena, Irena Szymańska, to znana z stworzenia, współstworzenia salonów kawiarni czytelnika, salonu literackiego. A twój tata był w AK? Tak. Chociaż był PPS-owcem, przed wojną był w PPS-ie i powinien być w tych gwardiach, armiach ludowych, ale... Wybrał inaczej. Chyba za niego wybrano na akurat. Nie wiem, jak to się odbyło, ale jako kompletnie nie nadający się do służby wojskowej, bo on miał duży procent utraty słuchu już wtedy. Potem się pogłębiało to. W 1939 poszedł na komisję wojskową i tam mu przekuto bębenki. Płukano uszy tym poborowym i przez to nie został powołany do wojska. A to było bezbolesne i takie nie dające od razu objawów, że tracę słuch. On poszedł, on wtedy studiował konserwatorium. Pamiętam, że chyba w klasie skrzypiec u słynnego profesora. Ten profesor mówi: Pytlakowski, co ty robisz? Ty fałszujesz. Ojciec się przeraził. Wtedy wyszło. Ten. I no chociaż melomanem był do końca życia, słuchał, co czasem było bardzo upierdliwe, bo niósł z powodu utraty słuchu na cały regulator. Słuchał transmisji z różnych koncertów w radiu. Ja był radiowcem. To też ciekawe, że chodził. Radiowcy pracują słuchem często. Ten głuchy radiowiec w aparacie słuchowym, którego nienawidził, bo to mu piszczało bez przerwy, kiedy tylko mu kto wyłączył. Tak, i sprzęgało się. To były jakieś stare urządzenia. Myśmy nigdy nie wiedzieli, czy on ma ten aparat włączony, czy ma wyłączony. Na wszelki wypadek, bo nie. Z kolei bardzo się denerwował, jak mówiliśmy za cicho, on nie słyszał albo nie rozumiał, więc się darliśmy do niego. Jak miał włączone akurat, to się oburzał, dlaczego się tak drzemy. Dlaczego krzyczycie, tak? Ja jeszcze chciałem cię podpytać, bo to jest sprawa, która raz mnie ciekawi, a otworzyliśmy ją w jednym z naszych wywiadów, mianowicie ty pracowałeś w szpitalu MSW. No, często o tym gadaliśmy już. Tak, gadaliśmy o tym, to była jakby... Wiwisekcja, żeśmy przeprowadzali. Super praca i też polecamy wszystkim twoją powieść, ale po tej pracy jako sanitariusz na oddziale neurologicznym byłeś wpisany w akta jako salowa i też w związku z tym trafiłeś do akt SB, bo wszyscy pracownicy szpitali byli katalogowani, tak można tak, powiedzieć? To chodziło o biuro C, które przechowywało kadrowe dokumenty z jednostek podlegających MSW. To był szpital MSW na ulicy ówczesnej Komarowa, dzisiaj Wołoskiej. I to jest tak, że znalazłeś się na liście Wittsteina, na której były i ofiary, i ci mniej fajni, ale wiem, że się starałeś sądownie o to, żeby tego twojego rekordu w IPN-ie nie było jednak, no bo jako salowy, znaczy żeby to usunięto, żeby nie, dziennikarze pokroju, znaczy w rodzaju Doroty Kani i innych, którzy sięgają do akt IPN-u, szukają haka na kogokolwiek, więc jak szukali haka na mnie, to nagle o! Bo znaleźli... Salowa. Jest. Bo znaleźli sygnaturę. I wokół tego można już było budować różne dalsze historie. Całą książkę pewnie można napisać, jak się bardzo no chce. Tak, ale właściwie żałuję, że nikt nie napisał aż całej książki na ten temat. By go to kosztowało. Bo bym miał wyjazdy narciarskie do końca życia. Ale rozumiem, że za resortowe dzieci, w których zostałeś pomówiony, dostałeś jakiś rodzaj zadośćuczynienia. Tak, poszliśmy na ugodę, nie chciałem się już łazić do sądu. Właściwie to przedsądowa ugoda nawet była i oni bez zmrużenia oka
przyjęli te warunki ugody. To... Livinio się cieszyło. No, Livinio czy tam Schladming, czy... Ale... Ja się cieszyłem. Czy to by się udało to przeprowadzić przez... Bo to trzeba było chyba sądownie. Tak, nie, przegraliśmy przed... najpierw odbijaliśmy się od ówczesnego prezesa IPN-u, który mówił, że nie ma takiej mocy prawnej, nie ma takiego przepisu, który pozwala na usunięcie rekordów. To jak już się tam pojawi, to musi być do końca życia. Myśmy to podważali i poszliśmy do sądu, najpierw Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, potem Naczelnego i niestety oni to odrzucali. Przy czym nawet ja byłem na... Nie na wszystkich, ale na kilku z tych spraw. I w uzasadnieniach ustnych sędziowie wyrażali solidarność ze mną, ale nie mogą nic zrobić, bo takie jest prawo. No, uznaliśmy, że nie, że to prawo można zmienić. Nam chodziło głównie o to, żeby można było przy pomocy wyroku sądowego wpływać na twórców prawa. To, jestem troszkę daleko od przebiegu zdarzeń, ale wiem, że ten mój mecenas, jeździmy razem na narty, więc tak oficjalnie mówię mecenas, skierował do Strasburga, tak? Więc zobaczymy. Czyli sprawa jest w Strasburgu, to jest, co zapowiadałeś. Jest w Strasburgu, tak. Ale nie ma stamtąd żadnego, nie, właśnie muszę go spytać. Bo... Czyli toczy się. No. To nawet nie chodziło o mnie, ale jest bardzo wiele osób w takiej sytuacji. W podobnej sytuacji. W podobnej sytuacji, a nawet bardziej zabawnej jeszcze. A dla niektórych dosyć dyskomfortowej, tak jak się ktoś z rodziny dowiaduje, że jest w rekordach, które wyniósł Bronek Winszczeń i figuruje tam jako nie wiadomo kto, podejrzany na pewno tajny współpracownik albo funkcjonariusz wręcz, to ukrywał to przed rodziną, no to wywołuje różne takie reperkusje, które nam mogą się wydawać zabawne, ale dla tych osób jest to bardzo kłopotliwe. A jedyną winą w cudzysłowie jest to, że pracowali na przykład w szpitalu NSW. Tak, no, to właśnie przyjaciel, z którym razem żeśmy poszli do pracy, to od szwagra usłyszał właśnie, że a, ty na pewno kablowałeś, bo jesteś na tej liście Winsteina, bo się bezkrytycznie podchodzi do takiej listy. I mówi to szwagier, młodszy chłopak, któremu ten mój przyjaciel pomagał przez całe życie, jakoś tam dbał o niego, bo trochę taki zagubiony. A potem nagle taka złość z niego wyszła, się dowiedział czegoś, co musi być niesamowite i mieć potworną wagę, a Janek był sanitariuszem, tak samo jak ja. Tak samo jak ty, był wpisany jako salowa. Salowa, a potem był nawet gipsiarzem awansową, gips zakładu. To już prawie jak pseudonim agenta. Gipsiarz. Albo seryjnego zabójcy. Nadawałby się, nie? Tak. Ja mam dwa pytania jeszcze. No, zmierzamy do końca. Jakie plany książkowe i czy wreszcie powstanie jakaś książka o Piotra Pytlakowskiego o biatlonie? Słuchacze nie wiedzą pewnie, ale jesteś fanem biatlonu. My tak. To wiemy. Ale... Nie ostatnio. Tylko fanem, ale też człowiekiem, który się na tym zna. No, nie wiem, czy... Lepiej niż przeciętny Polak. Nie wiem, czy znam się tak samo jak Wojciech Kuczek, tak? No tak. Albo świętej pamięci, znała się świętej pamięci Janka Parados. Natomiast nie, obietnanie nie powstanie. Nigdy. Wiesz, że nie mówi się tego słowa. Ale nie mam takich planów. Zresztą... Biatlon troszkę stracił swoje walory, przynajmniej dla mnie, z powodu braku w Polsce zawodników, którzy by takie emocje wywoływali, jak wywołał Tomek Sikora i świetne dziewczyny, które... Tak, jest kryzys teraz taki. Kryzys. Jeszcze kobiety się jakoś bronią, ale... Ale faceci nic. Ale niestety, nie wiem, wychodzą za mąż, rodzą dzieci, przestają, chociaż były świetne, przestają biegać...
Nowakowska właśnie zakończyła karierę, chociaż mogła jeszcze sporo lat uprawiać tę dyscyplinę. No ale to tak oczywiście mówimy na marginesie i w sposób zabawny to jest. Ja wiem, że mam taki feler, że właśnie ten biatlon. To nie jest feler, no to wszystkim emocjonował, nikt tego nie był w stanie zrozumieć, poza Paradowską. Natomiast tak, mamy pomysł na książkę razem z Czerkiem Łazarewiczem. I Cezary Łazarewicz to jest człowiek, który chyba jest rekordzistą, jeżeli chodzi o ilość pomysłów i tempa wydawania książek najróżniejszych. No niestety, gdybyś miał na głowie jego kredyty, też byś to robił. Teraz już wiemy, co za tym stoi. Natomiast no jednak gwarantuje poziom tych książek Czarek. Zdecydowanie. I dlatego poprosiłem go o współpracę przy projekcie, który wymyśliłem. Wymyśliłem go latem. Nie, w czerwcu. Jechałem do Augustowa na tydzień i po drodze pod miejscowością Szczucin, gdzie była tam miejscowość na szlaku śmierci z 1941 roku, gdzie sąsiedzi zabijali sąsiadów. Wisiał przy szosie baner z napisem ustawa 447 zagraża niepodległości Polski. Pomyślałem sobie, że to jest za mi zgrzyta, że ten baner akurat jakiś konfederat, nie wiem kto, wywiesił w tym miejscu, gdzie lała się żydowska krew, a sprawcami byli Polacy. I pomyślałem, że być może jest to człowiek, który mieszka w jakimś domu, na jakiejś działce, którą jego dziadek, może pradziadek, uzyskał dzięki temu, że Żydzi z tej ziemi znikli, tak, że była to jakaś własność żydowska wcześniej, a potem tak zwana pożydowska. I pomyślałem, że właściwie wszystko, co napisano o Jedwabnym i o pogromach, o Radziłowie, Rajgrodzie, Goniądzu, Bzurach, to są wszystko bardzo wartościowe książki, artykuły historyków, publicystów, ale one cały czas opowiadają o jednym, o sprawcach i ofiarach. Są dwie linie, tak? Druga linia, która mówi, że sprawcami byli Niemcy, to jest wikłanie w to Polaków, jest antypolskie. Historycy mówią nie, no my mamy dokumenty tutaj. Wszystko zostało opisane już w latach 40. A ja pomyślałem, że ten, przeważnie w kryminalistyce tak jest, ten jest sprawcą, odnosi korzyść. Więc kto odniósł korzyść na tym, że ci Żydzi zostali wtedy wymordowani, ci ludzie, ci Polacy narodowości żydowskiej. A oni mieli swoje domy, swoje działki, swoje warsztaty, nie mówiąc już o ruchomościach typu pierzyna, garnek, rower, cokolwiek. Co się stało z tym majątkiem? Jaka jest droga, jaką działka zajmowana przez Żydów, rodzinę żydowską? Jaką drogą ta działka przychodziła potem z rąk do rąk? Kto ją nabywał? Za ile? Czy kto ją ma dzisiaj? I czy jest świadomość tego, co się na tej działce działo wcześniej? Tam była historia wspominana w tych książkach, natomiast nie sięgano głębiej. No, pewnie dlatego, że bardzo trudno to namierzyć i tego w aktach procesów z lat 40. nie ma. Ale historia tak młyna parowego, kolejny młyn, który należał do rodziny żydowskiej, która została zamordowana, a główny prowodyr tego morderstwa przejął ten młyn.
Tego młyna już dzisiaj nie ma, no ale miejsce pozostało, tak, więc jak to prawo własności tam się realizowało. I książka byłaby o miejscach i ludziach, tak? O historie ludzkie mieszane z historią własności. Wyszła taka książka napisana przez historyków Klucze i Kasę, która opowiada o kilku majątkach należących do rodzin żydowskich i co się z tym stało. Między innymi opowiada o słynnym takim przedwojennym adwokacie warszawskim o nazwisku Kohn. Jego syn był znanym po wojnie dziennikarzem Lucjan Wolanowski, przyjął nazwisko Wolanowski, podróżnikiem. I Wolanowski się starał jeszcze w latach 90. odzyskał nimi przed wojną szereg kamienic w bardzo dobrych punktach Warszawy. To był bogaty mecenas. Oni przeżyli tą wojnę cudem, a dzięki pieniądzom też. I nie odzyskali nigdy tych kamienic, tak, chociaż inni odzyskiwali. Ale ja bym o tym nie chciał opowiadać, o tym właśnie napisano w Kasie, Kluczach i Kasie. Skupiając się to w różnych miejscach, Łódź, Kraków, Warszawa, a mnie interesuje ten majątek w tym gorącym miejscu, gdzie cały czas toczą się kłótnie i dyskusje, kto naprawdę był sprawcą. No według mnie sprawcą był ten, kto odniósł korzyść. No tak, bo kto był ofiarą, to wszyscy wiemy. Co do tego nie ma wątpliwości. No i tak w związku z tym nawiązaliśmy jakieś tam rozmowy z, właściwie relacje z taką organizacją amerykańską, która odszukuje rodziny żydowskie, tak? Do niej się zwracają osoby, to też to badanie DNA jest i tak dalej. Ale oni też zbierają, skrót jest JRI, JRI Poland jest ta część zajmująca się Polską, więc tam wysyłamy list do nich, do ich uczestników ich programów, to jest kilkaset tysięcy osób, czy cokolwiek wiedzą na temat, czy ich przodkowie pochodzili z tych ziem, czy cokolwiek wiedzą na temat ich własności, co się z tym stało, czy próbowali odzyskiwać, czy z jakim efektem. Nikt nie próbował odzyskiwać, tam mało kto przeżył, ale jakieś dalsze rodziny mogły próbować, tak? Więc chcemy się tego dowiedzieć. No i szukamy wydawcy w tej chwili. Co nie będzie takie łatwe wcale, bo to... No po naszej rozmowie będzie już to bardzo łatwe, wiesz, jak już powiedziałeś, że szukasz, to aha, dwa dni po emisji będziesz miał wydawcę. Serio? No gwarantujemy to. Ale brzmi to jak dużo roboty. No tak niestety brzmi, sam sobie nadaje. No ale liczę na współautora. No ale to trzymamy kciuki. Brzmi to interesująco, ale no, dużo roboty na pewno. Zobaczymy. Motywujemy Cezarego Łazarewicza też do dużej roboty. Chyba nie trzeba go motywować. Chyba nie trzeba, tak. Tak, tak. Ja mam już właściwie jedno. On mnie zmotywuje też. Jedno pytanie, a ty Łukasz? Ja też pewnie to samo. Wszystkich naszych gości pytamy... Zadajmy im jedno pytanie i prosimy o odpowiedź możliwie zwięzłą. A to pytanie brzmi, jak żyć? Uczciwie. Zwięźle? Wystarczająco. W miarę, tak. Dziękujemy. Naszym gościem był Piotr Pytlakowski. Polecamy książkę Ich Matki, Nasi Ojcowie. Podtytuł nadał wydawca Niewygodna historia powojennej Polski. To książka, którą trzeba przeczytać według nas. Więcej będziemy wiedzieli o historii powojennej Polski. No ale książka jest doskonała, bo stoi za nią Piotr Pytlakowski. No, a gdybyś tak jeszcze nie mówił, kto za nią stoi, tylko że jest obiektywnie doskonała, byłbym bardziej usatysfakcjonowany. Ale to jest obiektywne tak naprawdę. Wiesz. Jeżeli ty za nią stoisz, to jest już jakiś znak jakości dla nas przynajmniej. To generalizujesz trochę. Nie, bo właśnie miałem spytać, ale tak na marginesie, czy ta książka wam się podobała, nie ze względu na
na to, że z tobą rozmawiamy. No, tak, i że musieliście ją przeczytać, tylko że jest dobrze napisana na przykład. Gdyby nam się nie podobała, to byśmy ciebie nie zaprosili po prostu. Mimo całej sympatii. Serio? Tak. Nie przymknęlibyście oczu na pelery? Jesteśmy uczciwi i szczerzy. Bardzo ci dziękujemy za wizytę. Ja wam dziękuję bardzo. I miłego dnia życzymy wszystkim. Dzięki. Na razie.